Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Pragmatycy i Wizjonerzy, tym razem poświęconym postaci Leopolda Kronenberga. To jest cykl spotkań, który poświęcony jest wybitnym postaciom organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy współpracy z Fundacją Bankową imienia Leopolda Kronenberga. No właśnie tej postaci teraz poświęcone będzie nasze spotkanie. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski i będę miał przyjemność poprowadzić Państwa przez rejs tego dzisiejszego spotkania, które składać się będzie z trzech części. W pierwszej zaprosimy Państwa na krótką rozmowę z prezeską Fundacji City Handlowy, Fundacji imienia Leopolda Kronenberga, Dorotą Szostek-Rustecką. To spotkanie, w którym porozmawiamy o dziedzictwie Leopolda Kronenberga, o tym troszkę, kim ten człowiek był w kontekście również jego pamięci. Przecież to będzie bardzo ciekawa rozmowa o tym, jak o postrzeganiu banku, jednej z najstarszych instytucji finansowych w Polsce, o 151-letniej historii, jednocześnie banku nowoczesnego, który znany jest Państwu pod nazwą City Handlowy. Po tej rozmowie przejdziemy do dyskusji, w której wezmą udział pani Anna Korzeniewska, założycielka międzynarodowego think tanku Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe, jak również pan dr Mariusz Jastrząb, historyk dziejów społecznych i gospodarczych z Muzeum, przewodnik Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ta dyskusja potrwa, jak zakładamy, mniej więcej do około godziny 19, po czym przejdziemy do pytań zadawanych przez publiczność, a więc wszystkich Państwa zapraszam do wypisywania swoich pytań, pisania komentarzy, które następnie te pytania będą przekazywane do mnie, a ja będę je zadawał naszym gościom. Będziemy rozmawiać w tej debacie do godziny 19, między innymi o tym, czym jest filantropia, jakie są oczekiwania społeczne wobec przedsiębiorców, o tym, co robić, jak przedsiębiorcy mogą działać, aby ich dzieła, to jest może trochę tragiczne w kontekście tej postaci, ale aby ich dzieła nawet no, przeżyły dłużej niż oczekiwania względem rodziny. A rodzina Kronenbergów to była rodzina, która no tak się złożyło, można powiedzieć, ich majątek roztrwoniły wojny i spadkobiercy, no i nieszczęścia, które spotkały tę część Europy w XX wieku, ale dzieła, które rozpoczął Leopold Kronenberg, przetrwały. No i jednym z takich dzieł jest bank handlowy, znany Państwu jako City Handlowy, i w tym momencie chciałbym przejść do rozmowy z panią Dorotą Szostek-Rustecką, prezeską Fundacji imienia Leopolda Kronenberga, Fundacji Bankowej. Dzień dobry pani prezes. Witamy serdecznie. I dziękuję Państwu za to, że wsparliście organizację tych spotkań. Dzień dobry, bardzo się cieszę. To tylko powiem, że to nie jest nasze pierwsze wsparcie i pierwsza współpraca z Muzeum POLIN, także współpraca jest bardzo długotrwała, a tym bardziej się cieszę, bo ten projekt w pełni oddaje też to, co leży w naszym DNA, bo gdzieś tam to, co jest dla nas ważne, to poszukiwanie właśnie drogi do postępu. A rozmawiamy o ludziach, którzy mają nas inspirować do tego, żebyśmy patrzyli w przyszłość. Patrzymy w przyszłość, a nawet przez samą nazwę, wy troszeczkę patrzycie w przeszłość, bo waszym patronem jest człowiek, który 151 lat temu, będę to powtarzał bardzo często dzisiaj, założył bank handlowy. Jeżeli są wśród widzów osoby, które znają się trochę na rynku kapitałowym, to mogę powiedzieć, że bank handlowy, jego IPO, pierwsza oferta publiczna banku, to była największa oferta publiczna w dziejach rynku kapitałowego w Rosji, carskiej Rosji. To był jeden z największych banków istniejących wtedy w Imperium Rosyjskim. W 1913 roku obroty banku sięgały przychodom Imperium Rosyjskiego. Więc można sobie wyobrazić, jak gigantycznym majątkiem dysponował ten bank, który obsługiwał interesy Kronenbergów w samym sercu Europy. Pani prezes, czy są takie obszary działalności, funkcjonowania może korporacyjnego, w którym nachodzą na siebie dwie metryki jakby? Z jednej strony metryka tej przeszłości, tej pięknej historii Leopolda Kronenberga, a z drugiej tej nowoczesności, czyli właśnie City, bo jesteście, to też ciekawostka, City Bank jest młodszy od banku handlowego, a jednak stał się inwestorem tutaj strategicznym w tym przypadku. No więc przeszłość z jednej strony, a z drugiej nowoczesność. Czy to się, czy następuje jakieś oddziaływanie tych dwóch faktorów? Myślę, że te dwie metryki bardzo się uzupełniają, bo mówimy o dziedzictwie, które rzeczywiście jako bank handlowy, jako City Handlowy bardzo o nie dbamy, ale też dbamy dlatego, że ono się świetnie wpisuje w naszą misję. Trzeba pamiętać, że Kronenberg był człowiekiem postępu, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali,
i tą bankowość rozumiał znacznie szerzej niż tylko obsługiwanie bieżące swoich klientów. On rozumiał bankowość jako ten mechanizm, który miał napędzać gospodarkę, no i miał napędzać gdzieś tam wspomniane i odmieniane przeze mnie przez przypadki postęp. I myślę, że to, co dzisiaj dzieje się współcześnie w banku, który to dziedzictwo kultywuje, to jest bardzo podobne podejście do bankowości. Czyli to szersze podejście, w którym bankowość korporacyjna to wsparcie firm w ich rozwoju z perspektywą taką, że te firmy będą napędzać gospodarkę i w konsekwencji przyczynią się do wzrostu dobrobytu jednostki. Jeśli nawet spojrzymy na ostatnie programy bankowości korporacyjnej City Handlowe, to są to programy wsparcia chociażby polskich firm z ambicjami ekspansji za granicą, czy też wspieranie zagranicznych inwestorów i wykorzystywanie tej globalnej sieci City do tego, by inwestorzy zagraniczni decydowali się rozwijać swój biznes tutaj w Polsce, zatrudniać polskie talenty. Więc jakby te metryki się bardzo uzupełniają, bo Cronenberg też był człowiekiem, który widział trochę do przodu. W City mówi się, jest taki tagline, welcome what's next. On trochę jest trudny do przetłumaczenia na polski, bo to trochę takie, zobaczmy co jest dalej, co jest za rogiem. I Cronenberg też wydaje mi się w ten sposób patrzył na codzienność. Zresztą o tym świadczy jego ta działalność, która nie skupiała się tylko na bankowości. A ta bankowość była dla niego trampoliną do tego, żeby wspierać potem i rozwijać edukację, żeby edukować młodych przedsiębiorców, finansistów, żeby wspierać kulturę, żeby wspierać rozwój społeczeństwa. I to samo dzisiaj robi City Handlowe. No i nie mogę nie powiedzieć o tym, że City jest jednak starszy od banku handlowego, bo ma ponad 200 lat. Dobrze, ja to sprawdzę, bo wcześniej byłem przekonany, że może wydawało mi się, że to dokładnie sprawdzałem, ale jeżeli tak, ale będę bił się w piersi od szczeka, jeżeli tak jest w istocie. Inicjatywy, które były podejmowane przez Cronenberga, ich było mnóstwo oczywiście, to znaczy gdybyśmy chcieli je wymieniać, to na to nie starczyło nam ani tych półtorej godziny, ani wielu, wielu więcej. To w zasadzie dzisiaj uznawane są za jego dziedzictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, no ona też zyskała bardzo wiele dzięki Cronenbergowi, który sam podobno osobiście negocjował z carem nowy statut dla Giełdy Papierów Wartościowych. Jego, a był starszy, był też przewodniczącym Rady Giełdy w tej odnowionej nowym statutem. Czy to, co dzisiaj nazywamy, to, co jest linią kolejową z Warszawy do Zagłębia i Śląska, zostało wytyczone właśnie, zostało przejęte w zasadzie już po wytyczeniu przez Leopolda Cronenberga na skutek zresztą pierwszego wrogiego przejęcia na warszawskiej giełdzie w 1865 roku. I teraz, które z tych dzieł, a pewnie byłoby ich wiele więcej, fundacja uważa za najważniejsze, czy pani uważa za najważniejsze? Myślę, że zaczęłabym od wspomnianej przez ciebie Szkoły Głównej Handlowej, bo to pokazywało, jak można myśleć do przodu. Czyli trzeba wykształcić ludzi, finansistów i przedsiębiorców, żeby budowali gospodarkę. I to jest bardzo nam bliskie, bo jeśli spojrzymy na nasze programy społeczne, to my także chcemy kształcić przedsiębiorców, uważając, że oni są paliwem dla gospodarki. Przenosząc się dalej trochę topografią Warszawy, Warszawa trochę jest taka niewdzięczna Cronenbergowi, bo jeśli spacerujemy po Warszawie, to nie do końca zauważymy te akcenty Cronenberga, a one są naprawdę potężne, jeśli chodzi o samego Cronenberga i rodzinę Cronenberga. Bo jeśli dalej pójdziemy, no to zahaczyłabym o Filharmonię Narodową. Mimo iż ona jest wybudowana i sfinansowana przez syna Cronenberga, bo Leopolda Juliana, i to on już otwierał Filharmonię, to dalej jest takie myślenie o tym rozwoju społecznym szerzej, czyli bank napędza rozwój kulturalny. No i potem z tej Filharmonii pewnie wstąpiłabym na Traugutta. To jest jedna z pierwszych siedzib banku handlowego. Teraz jest pięknie odnowiona, więc zapraszamy, bo to jest Traugutta róg Czackiego. No i to jest pierwsza siedziba banku handlowego. No i oczywiście no, muszę powiedzieć, że najważniejsza dla nas, jeśli chodzi o dokonanie Cronenberga.
ale ponieważ nieobca jest nam także polityka wsparcia kobiet i tego, żeby reprezentacja kobiet zarówno w nauce, jak i w biznesie była znacznie większa, to nie mogę się oprzeć, żeby nie powiedzieć o takim małym smaczku, czyli Cronenberg i jego rodzina oraz Bank Handlowy współfinansowały Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie podobno miało się wpaść na innowacyjny pomysł, żeby powstał rodzaj takiego R&D, czyli takiego centrum badań naukowych. No i tam spokojnie, jednocześnie pobierając naukę na Sorbonie, kształciła się Maria Curie-Skłodowska. Jest to dla mnie ogromny powód do dumy. To jest zresztą miejsce, no, które było pełne pamiątek przy krakowskim przedmieściu i pełne różnego rodzaju sprzętów, aparatury, które opodal Kościoła Świętej Anny, które niestety spłonęło we wrześniu 1939 roku. Jeżeli teraz popełniłem błąd, to bardzo proszę panie doktorze mnie poprawić, ale niestety wtedy wszystkie te zbiory, które tam się znajdowały, zostały zniszczone. Na koniec jeszcze pani prezes, bo wiem, że tutaj coraz więcej czasu zabieramy na tę dyskusję, która za chwilę się rozpocznie. Chciałbym zapytać o dzisiejsze działania Fundacji Leopolda Cronenberga. To znaczy, my tu za chwilę będziemy rozmawiać o społecznej odpowiedzialności biznesu. Pani natomiast reprezentuje Fundację Sieci Handlowej imienia Leopolda Cronenberga, która wspiera projekty społeczne, między innymi projekt Wizjonerzy i Pragmatycy właśnie, któremu się tutaj spotykamy. Jak fundacja realizuje spuściznę patrona? W konkretach. W konkretach. Więc po pierwsze, ta społeczna odpowiedzialność biznesu musi mieć jakiś wpływ społeczny i dokonywać jakiejś zmiany społecznej, co jest największym wyzwaniem, ponieważ trzeba znaleźć wskaźniki, które będą pokazywały, że faktycznie do jakiejś zmiany społecznej się przyczyniamy. My wybraliśmy dwa obszary. I pierwszym tym obszarem jest wsparcie przedsiębiorczości. To wspominany dla mnie ten mechanizm, który będzie wspierał rozwój gospodarczy, a w konsekwencji będzie się przekładał na dobrobyt jednostki. Czyli wspieramy przedsiębiorców, zwłaszcza te osoby, które są z grup niedoreprezentowanych w biznesie, żeby mogły realizować swoje pomysły biznesowe. To są kobiety dzisiaj, to są kobiety, to są migranci, to są naukowczynie, które mają wspaniałe pomysły naukowe na uniwersytetach, a potem gdzieś giną. Ich pomysły technologiczne nie są komercjalizowane. I to są młodzi ludzie, którzy wbrew pozorom dzisiaj w biznesie, jeśli chodzi o Polskę, nie są wcale aż tak jeszcze aktywni. W ramach tego mamy także filar, który dotyczy w ogóle budowania świadomości finansowej i edukacji finansowej. No, to jest część naszej jakiejś powinności jako instytucji finansowej, że w tym zakresie powinniśmy edukować. Ale też tu ten CSR rozumiemy jako taką działalność pomocową. Tylko tutaj czasem działalność pomocowa to przynoszenie bardzo szybkich rezultatów, tylko one nie są wielokrotnie długotrwałe. No i my mamy tutaj wpisany taki bardzo długotrwały element, bardzo sprytnie, ponieważ mamy wolontariuszy i to oni dokonują pomocy interwencyjnej. I choć ten rezultat jest widoczny, czasem być może krótkotrwały, to ilu wolontariuszy wykształcimy i jak budujemy świadomość naszych pracowników do tego, żeby nabywali i rozwijali w sobie umiejętność patrzenia na to, kto potrzebuje pomocy i takiej umiejętność, taką wrażliwość społeczną, to jest ten nasz długofalowy wpływ. I to jest ta nasza inwestycja w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo dziękuję pani prezes. I raz jeszcze dziękuję za to, że Fundacja Sieci Handlowej im. Leopolda Cronenberga wsparła projekt Pragmatycy i Wizjonerzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dziękuję pięknie. Za dużo się też rozgadałem i miałem ich pytaniami, które były zbyt rozwlekłe, zabrałem nam czas, więc ja już zamknę tę część naszego spotkania i przejdziemy do dyskusji. Bardzo dziękuję pani prezes. Przechodzimy do dyskusji, proszę państwa, ja się jeszcze raz przedstawię, ale najpierw przedstawię naszych rozmówców, moich rozmówców. Są nimi pani Anna Korzeniewska, dzień dobry, założycielka Międzynarodowego Think Tanku Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe, którego misją jest stworzenie warunków do bardziej świadomego, celowego i skutecznego zaangażowania społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, autorka Forbesa, ekspertka w google.org, Impact Challenge CE. Pierwsza Polka, która uzyskała dyplom Professional Certificate in Fundraising na New York University, czyli NYU. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zawsze, to zawsze brzmi bardziej naturalnie, jak są debaty prowadzone w języku angielskim. Po polsku jest to zawsze wyzwanie. Bez przesady, damy radę. Doktor Mariusz Jastrząb będzie również z nami. Historyk dziejów społecznych i gospodarczych, kulturoznawca, wykładowca akademicki, przewodnik Muzeum POLIN, mieszkaniec Muranowa. Przez ostatnich 20 lat pisywał poważne artykuły, wygłaszał referaty na konferencjach naukowych, ale przygotowywał też gry edukacyjne i tworzył scenariusze zajęć dla dzieci. Słowem, zmagał się z historią na przeróżne sposoby. To jest oficjalny biogram, który dostałem, proszę Państwa. I zgodny z prawdą. Zgodne z prawdą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o pragmatyku i wizjonerze, jaki był Leopold Cronenberg, ale też pragmatykach i wizjonerach, jakimi są, mamy nadzieję, będą też nasi przedsiębiorcy, biznesmeni w świecie, w Polsce, w którym żyjemy, przynajmniej 3 miliony z nas są przedsiębiorcami, bo w końcu przynajmniej tyle jednoosobowych działalności gospodarczych jest, więc myślę, że wszystkich możemy zaliczyć do tej grupy. Zacznijmy jednak od krótkiego przypomnienia, ponieważ nie wszyscy z Państwa mogą wiedzieć, kim był Leopold Cronenberg. Faktycznie, tak jak wspomniała pani prezes Fundacji Cronenberga, Warszawa jest trochę niewdzięczna, no ale tak się złożyło, że w Warszawie są dwa miejsca poświęcone Cronenbergowi. Jedno to jest właśnie Fundacja Bankowa imienia Leopolda Cronenberga. Trzeba się naprawdę postarać, aby wiedzieć, że ona istnieje. Znaczy wiedzieć, gdzie ona istnieje, może w ten sposób, gdzie jest jej biuro. A drugim miejscem to jest grobowiec rodziny Cronenbergów. I tak naprawdę poza tym nie ma ulicy, nie ma placu, nie ma skweru, nie ma nic, można by powiedzieć. Być może przez to, że nie ma nikogo, kto mógłby z rodziny o pamięć o tym wielkim Polaku pamiętać. Powiedzmy więc, kim był Cronenberg, z jakiej rodziny pochodził, no i dlaczego uznaje się go za jednego z najbogatszych ludzi w historii Polski. Panie doktorze? Dobrze. Więc tak, zaczynając od takich rzeczy podstawowych, urodził się w 1812 roku, zmarł w 1878. Rodzina Cronenbergów w ogóle pochodziła z Prus. Do Warszawy przyjechał ojciec Leopolda, Samuel, po trzecim rozbiorze Polski. No i o ojcu wiadomo stosunkowo niewiele, natomiast prawdopodobnie był dostawcą wojskowym, co dla epoki, w której żył, było dosyć typowe. Zarobił prawdopodobnie spore pieniądze na dostawach dla armii napoleońskich, dla warszawskiego. No i z pochodzenia był Żydem, ale już on był takim Żydem silnie akulturowanym, tak, związanym z tym miejscem, w którym się znalazł, czyli z Warszawą. Już ojciec uczestniczył w Wolnomularstwie Narodowym, czyli w takiej organizacji spiskowej, która na początku, w pierwszej połowie XIX wieku działała. No a w tym, co mówiła pani prezes, tam pojawiło się słowo postęp i myślę, że jak rozmawiamy o Leopoldzie Cronenbergu jako o przedsiębiorcy, to przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym postępie i o innowacyjności, bo to jest chyba ta istota jego działalności. Jak się przyjrzymy temu, co robił, to właściwie wszystkie te dziedziny gospodarki, czy wszystkie te przedsięwzięcia, w które się angażował, to były przedsięwzięcia na tamte czasy innowacyjne. O banku handlowym już była mowa, ale to była jedna z pierwszych spółek akcyjnych, jakie w ogóle na ziemiach polskich powstały. Sama idea utworzenia spółki akcyjnej była czymś nowym. Ten bank początkowo był rzeczywiście, tak jak jego nazwa wskazuje, bankiem handlowym, czyli przyjmował depozyty, dyskontował weksle, które przynosili drobni przeważnie kupcy, ale z czasem zaczął inwestować w przemysł, zaczął wspierać inwestycje przemysłowe, co też
znowu jak na lata 70. XIX wieku, kiedy to się zaczęło, było czymś nowym. Leopold Cronenberg też inwestował w kolej, która również była w XIX wieku no jednym z takich symboli nowoczesności. I po to, żeby budować linię kolejową, też trzeba było stworzyć przedsiębiorstwo o takiej strukturze, która wtedy była czymś nowym, bo budowa linii kolejowej po prostu wymagała no, koordynowania pracy dużej liczby ludzi na dużym obszarze, wymagała też bardzo wysokich nakładów kapitałowych. Inwestuje w cukrownictwo, które jest nową gałęzią gospodarki, a pierwsze pieniądze, takie naprawdę duże, poza tym, co odziedziczył po ojcu, no to zarabia na monopolu tabacznym, znowu świetnie się wpisując i świetnie się orientując w zmianach kulturowych, powiedziałbym, bo inwestuje w ten monopol wtedy, kiedy palenie się robi coraz bardziej powszechne. Trochę też jako taki owoc zakazany, bo w latach 40. XIX wieku na ulicach palić nie wolno. Więc tym bardziej wielu ludzi ma ochotę na cygaro albo papierosa. To sprytne. To muszę powiedzieć, że sprytne, ale te wszystkie monopole, które powstawały wtedy, czyli to przypomnijmy, to jest rzecz, która przeminęła w zasadzie. Istnieją monopole tytoniowe, monopole zapałczane na przykład, też istnieje taki monopol, czyli przywilej, tego rodzaju przywilej dla jednego producenta, aby mógł wytwarzać produkty danej kategorii na jakimś określonym obszarze. Wiązał się z tym wielki majątek, jaki można było zgromadzić. To jest i bardzo trudno było osiągnąć taki przywilej. Jak to się udało Cronenbergowi, jak rozumiem Żydowi, z Warszawy w Imperium Rosyjskim? No to wymagało rzeczywiście dobrych stosunków z władzą, a żeby te stosunki z władzą sobie poprawić, no to jednym z czynników mogła być zmiana wyznania. I to nie tylko Cronenberg tak postępuje, jest liczniejsza grupa tych żydowskich, dużych przedsiębiorców, którzy właśnie ubiegają się o zamówienia publiczne, bo na budowę linii kolejowej też trzeba było dostać koncesję, też trzeba było mieć dobre stosunki z władzą. Którzy przyjmują chrzest. No i dlatego, tak jak pan wcześniej powiedział, grób Leopolda Cronenberga i groby rodziny Cronenbergów są na cmentarzu ewangelickim, prawda? Bo oni przyjmują protestantyzm. Tak na marginesie chciałem zwrócić państwa uwagę na to, że XIX wiek to jest taki okres wielkiego wyścigu dużych biznesów. W Stanach Zjednoczonych trwała wtedy walka między największymi kapitalistami o to, kto pierwszy połączy linią kolejową wschodnie z zachodnim wybrzeżem. W Europie też walczył kapitał, często właśnie dwóch albo więcej, ale dwóch najczęściej przedsiębiorców walczyło o zdobywanie kolejnych koncesji. W Polsce to był, czy w Królestwie Polskim to był Cronenberg i Bloch, którzy między sobą się wspierali, zresztą również przedstawiciel żydowskiej rodziny, która przyjęła chrześcijaństwo. I wiecie państwo, mam takie nieodparte wrażenie, że żyjemy w świecie, w którym również trwa taki wyścig, tylko że on jest teraz w kosmos. To jest Elon Musk i Jeff Bezos, którzy ponownie walczą o to, aby który pierwszy te swoje rakiety wystrzeli, który pierwszy dotrze jak najwyżej. Więc historia się, przynajmniej jeżeli chodzi o emocje, o gigantyczny kapitał, uwagę ludzi, znowu powtarza. I znowu pewnie wielu pyta, czy to w ogóle ma jakiś sens wydawanie pieniędzy w taki sposób. I dopiero pewnie po dziesięcioleciach się przekonamy, czy te inwestycje były trafione. Jeszcze kończąc kwestię taką stricte historyczną, ja pozwolę sobie jeszcze dopytać panie doktorze, a propos tych koncesji, jego pochodzenia i też pewnego rodzaju
kompromisów, na które czasami trzeba chodzić. Jestem pewien, że pojawią się gdzieś pod tą dyskusją, jeżeli ona będzie zapisana w historii internetu, pojawią się różnego rodzaju komentarze. Mnie zdarzyło się pisać o Cronenbergu i czytać bardzo nieprzyjemne komentarze, ponieważ on jednocześnie wywoływał bardzo duże emocje. Oprócz tego, że zgromadził gigantyczny majątek, olbrzymi majątek, wybudował nieistniejący już pałac naprzeciwko gimnazjum, późniejszego gimnazjum, koło placu Małachowskiego, przy ulicy Mazowieckiej, który to został, on powiedział, że to jest, że ten pałac to jest pomnik jego głupoty. On był tak bogato, może niektórzy by powiedzieli nawet ze złym smakiem, ozdobiony w środku. To był człowiek, ale i człowiek, który jednocześnie bardzo mocno się zaangażował politycznie tuż przed wybuchem powstania styczniowego. Widział, do czego doprowadziło powstanie listopadowe. Miał olbrzymi majątek w Królestwie Polskim. Jeszcze to nie był szczyt jego osiągnięć, ale miał już duży majątek zgromadzony. Nie chciał zapewne tego stracić. Negocjował z Petersburgiem ewentualne ustępstwa na rzecz kraju, ale jednocześnie był człowiekiem, który wspierał, chyba tak można powiedzieć, powstańców. To jest jakaś tam legenda, ale słyszałem taką opowieść bardzo piękną o tym, że przyszli do niego przedstawiciele rządu powstańczego z wekslem na określoną kwotę, obliczoną jako procent jego majątku, który miałby przekazać na rzecz powstania, na sfinansowanie powstania, a on powiedział, on miał wziąć ten czek, czy weksel, dopisać do niego zero, powiedzieć, panowie źle obliczyli wartość mojego majątku i przekazać go powstańcom. Po czym spakował rodzinę i wyjechali do Nicei, bo wiedział, że być może spodziewał się, że mogą go czekać nieprzyjemności zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Więc pytanie, czy po pierwsze chciałem zapytać pana jako historyka, czy rzeczywiście miało miejsce to wydarzenie, o którym mówię, czy to jest tylko taka legenda? No właśnie, o te kompromisy. Czy to był człowiek wielkiego kompromisu? Myślę, że był, a nawiązując jeszcze do tej historii związanej z postawą Cronenberga wobec powstania styczniowego, to wydaje mi się, że to jest taka, powiedziałbym, bardzo polska historia. Dlatego, że Cronenberg rzeczywiście przed wybuchem powstania był jego przeciwnikiem. Był przeciwnikiem walki zbrojnej, uważał, że powstanie jest nieprzygotowane, że nie ma szans powodzenia. Ale jak powstanie wybuchło, to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, je wsparł. Był związany z tym umiarkowanym obozem powstańczym, ale miał kontakty z rządem narodowym, z konspiracją i rzeczywiście wyjechał na emigrację w obawie przed represjami rosyjskimi. No i to jest... Więc w tym sensie pewnie można mówić, że był takim człowiekiem kompromisu, że przed wybuchem powstania, i to znowu jak rozmawiamy o tej innowacyjności, nowoczesności, ale też o pewnym programie politycznym, który Cronenberg chce realizować. Chyba też chce realizować, dlatego że właśnie uważa, że to jest jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Bycie takim liderem, przywódcą, również przywódcą politycznym, no to kupuje gazetę, która wtedy się nazywa Gazetą Codzienną, a potem zmienia tytuł na Gazetę Polską. Jej redaktorem czyni Józefa Ignacego Kraszewskiego i to jest taka gazeta, która propaguje ten program pracy organicznej, powiedziałbym. Tam się pisze namawia się ludzi do aktywności na różnych polach, na polu naukowym, na polu społecznym, na polu kulturalnym. Trochę też, chociaż stosunkowo niewiele, się pisze o tym, że działalność gospodarcza, że takie praktyczne działania
to też jest coś, co przynosi korzyść społeczną. Że to nie tylko chodzi o zrobienie majątku, zrobienie pieniędzy, ale właśnie, że w ten sposób buduje się rozwój gospodarczy. No i po co on kupuje tę gazetę? To nie jest decyzja biznesowa, bo ta gazeta ma deficyt. On do tego dopłaca. On sobie kupuje wpływ na opinię publiczną, co jest bardzo takim nowoczesnym sposobem myślenia. No przynajmniej na inteligencję, tak, która tę gazetę czyta i próbuje modelować myślenie właśnie w kierunku dbania o rozwój gospodarczy zamiast porywania się na takie zbrojne zrywy antyrosyjskie. Ale potem niedługo przed wybuchem powstania styczniowego, kiedy dochodzi do takiej fali demonstracji antyrosyjskich w Warszawie, kiedy padają strzały do demonstrantów, no to rzeczywiście wchodzi w skład takiej delegacji miejskiej, która negocjuje z władzami rosyjskimi i też stara się doprowadzić do uspokojenia nastrojów. Więc tu widać jego skłonność do kompromisów. No oczywiście w tej swojej działalności gospodarczej też musiał zawierać kompromisy, czasami również takie kompromisy etyczne, bo mówiliśmy o tym budowaniu sobie stosunków z władzami rosyjskimi. Cesarstwo rosyjskie jest państwem bardzo zbiurokratyzowanym, ale też państwem bardzo skorumpowanym. I tych koncesji rozmaitych nie uzyskuje się, jak się nie zapłaci łapówki. Tak. Więc to też jest jakiś rodzaj kompromisu. Mówiło się nawet, że możliwość jego powrotu do Królestwa Polskiego także opłacona tak. była konkretną sumą i to wyrażoną w złocie. Zresztą jeżeli czytali państwo lalkę, to tamte złote półimperiale cały czas się przebijają wśród pieniądza w rękach, w dłoniach najbogatszych. Obawiam się, że zamarzła nam pani Anna, ale mam nadzieję, że uda nam się panią Annę przywrócić do... Dobrze, za chwilę mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie. Jednym z takich wydarzeń, które było wydarzeniem pokazującym sposób działania Kronenberga i jego wpływ również na społeczeństwo, to jest to wydarzenie, które można nazwać w jakiś sposób pierwszym wrogim przejęciem na warszawskiej giełdzie. To nie było takie do końca wrogie przejęcie, ponieważ wrogie przejęcie na rynku kapitałowym oznacza sytuację, w której zarząd spółki, która jest przejmowana, odmówi tegoż przejęcia przez przejmującego. Tutaj nie było decyzji zarządu, natomiast niewątpliwie nie byłoby woli ze strony zarządzających spółką, jaką była Kolej Warszawsko-Wiedeńska, na przejęcie przez Kronenberga. Kronenberga, który znajdował się jeszcze na emigracji, to jest rok 1865. On wyjechał, jak mówiliśmy, wywiózł rodzinę, ewakuował po prostu siebie razem z rodziną do Nicei. Tam we Francji mógł obserwować rozwój kolei żelaznych, widzieć wpływ tych kolei na rozwój gospodarczy kraju, na rozwój gospodarczy i też na, no też chyba nie ma co ukrywać, pomoc w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach granicznych. I Kronenberg w 1865 przez podstawionych agentów, dzięki swoim pieniądzom, skupuje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która mieściła się wtedy w Pałacu Saskim, na Placu Saskim, dzisiaj Placu Piłsudskiego, w nieistniejącym dzisiaj Pałacu Saskim, skupuje akcje, zresztą piękne, jeżeli będą państwo mieli kiedyś możliwość, to polecam przejrzenie katalogu takich dawnych XIX-wiecznych akcji. Zresztą te pierwotne akcje Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej były pisane ręcznie na pergaminie. Wykupuje akcje i staje się właścicielem kolei
warszawsko-wiedeńskiej. Co z nią robi? Obsadza Polakami urzędy na tej linii kolejowej. I to było niesamowite również z tego względu, że on w ten sposób być może kupował sobie popularność, to na pewno o tym myślał, na pewno wiedział, że do tego się przyczyni to działanie. Ale jednocześnie w kolejnych latach dał pracę, i to bardzo dobrą pracę. Musimy pamiętać, że to był zawód kolejarz, maszynista, pracować na kolei. To znaczyło mieć dobrze płatną pracę, to znaczyło, że dzieci mają dobrą szkołę, to znaczyło, że ma się bezpieczne mieszkanie i pracę stałą. I jednocześnie, a często też łapówki oczywiście, żyjemy w Imperium Rosyjskim. I jednocześnie osadzał Polaków, którzy często byli weteranami. A więc dawał im, zapewniał im bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Czy tego od niego oczekiwano? Być może tak. Być może wcześniej mieszkańcy Królestwa Polskiego tego żądali od ludzi, którzy posiadali pieniądze. Ale ja chciałbym teraz zapytać, czego się od naszego biznesu oczekuje? I co przedsiębiorcy, którzy mają duże środki, a ja pozwalam sobie, będę wprowadzał różnego rodzaju paralele do postaci Kronenberga, czego się oczekuje od przedsiębiorców i jakie pojęcie o swojej roli wobec społeczeństwa, przepraszam, ma właśnie biznes. Pani Anna Korzeniewska, jak mówiłem wcześniej, jest przedstawicielką i założycielką think tanku Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe. Misją jego jest stworzenie warunków do bardziej świadomego i celowego i skutecznego zaangażowania społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Pani Anno, jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorców, czego oni od siebie oczekują i czego społeczeństwo oczekuje od nich? Dziękuję. Ja mogę powiedzieć, czego oczekuje społeczeństwo, bo mamy na to badania, które przeprowadziliśmy dzięki pomocy Kantara w zeszłym roku w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Tak naprawdę nie mieliśmy wcześniej danych, do których mogliśmy się odnieść, a chcieliśmy zobaczyć, jakie są zwyczaje, postawy, jakimi kwotami pomagamy. I teraz jak my postrzegamy społeczeństwo? Dla nas to są w perspektywie biznesu klienci, konsumenci. Z perspektywy rządu to są osoby, które wybierają rządzących, wyborcy. Z perspektywy organizacji pozarządowych są to darczyńcy. Więc tak naprawdę to, o czym mówię, trzeba właśnie postrzegać w taki sposób. Czyli co myślą klienci, wyborcy i darczyńcy. Pani Dorota mówiła wcześniej o tym, że traktuje pomaganie jak inwestycje. To było dla mnie bardzo takie budujące, bo musimy tak zacząć na to patrzeć i że przede wszystkim musimy mierzyć rezultaty tej naszej pomocy. To nam się potwierdza w badaniach. 70% osób przebadanych, a było to prawie 2500 wywiadów, stwierdziło, że ważny jest dla nich tak zwany impact, czyli wpływ społeczny działań. Co pokazuje nam, gdybyśmy przeanalizowali właśnie te dane, że społeczeństwo robi się coraz bardziej dojrzałe, jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne. Coraz więcej oczekuje, coraz więcej działań weryfikuje. Taka promocja, która wcześniej wystarczała, a niewiele na przykład było poza tą promocją, dzisiaj już nie wystarcza. Coraz więcej osób wychwytuje takie nie do końca uczciwe działania. Natomiast takie dane, którymi się chciałam z Państwem podzielić, ja sobie zapisałam tutaj dosłownie kilka z nich, to jest to, że ponad połowa społeczeństwa, i tutaj się odnoszę do Polaków, nie do średniej z regionu, 56% Polaków wybiera już dzisiaj produkty i usługi firm odpowiedzialnych społecznie. No, co to oznacza, że a prawie połowę skłonna zapłacić za to więcej. Oznacza to tyle, że biznesowo opłaca się po prostu dzisiaj pomagać, bo ma to sens sprzedażowy, marketingowy i każdy inny. Biznes stoi przed pewnymi wyzwaniami w pomaganiu, za które chcemy się zresztą zabrać na rynku polskim i czeskim. Takim moim ulubionym przykładem jest obciążenie VAT na usługi pro bono, czyli firmy, i też pani Dorota wspominała o tym, że wolontariat jest taką istotną formą pomocy. Nam wyszło w badaniach, że tylko 14 osób, pamiętajmy, że to są deklaracje, 14% osób, które wzięły udział w badaniu, stwierdziły, że ma taką możliwość w pracy, że może angażować się w wolontariat pracowniczy. Prawie 40% nie ma takiej możliwości, a chciałoby.
I najciekawsza dana dla mnie, czyli chciałoby na pracę wolontariatową poświęcić 3-4 godziny w miesiącu. To są takie ciekawe, wydaje mi się, informacje z perspektywy przedsiębiorców. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że dzisiaj przedsiębiorcy, warto byłoby, żeby przedsiębiorcy zaczęli myśleć o pomaganiu tak, jak myślą o swoim biznesie, czyli strategicznie. Im bardziej sprzężone jest pomaganie z działalnością taką główną biznesową przedsiębiorstwa, tym większa szansa na to, że programy będą dłuższe, bardziej strategiczne, właśnie dążące do jak największego wpływu. Zresztą społeczeństwo się wypowiedziało, że 62%, czyli 2/3 osoby oczekuje tego, że działalność społeczna firm będzie spójna z działalnością biznesową przedsiębiorstwa. To, co jeszcze ważne, to to, żeby właściwie uczciwie komunikować to, co się robi. Ważne jest, żeby komunikować, bo to daje dobry przykład innym. Natomiast trzeba komunikować to, co się rzeczywiście robi. I dla mnie chyba najbardziej istotny punkt, czyli tworzenie sojuszy, tworzenie partnerstw, i to jest wewnątrz danych sektorów, pomiędzy sektorami, szukanie tak naprawdę pewnych punktów stycznych i wspieranie siebie nawzajem. I tak chyba mogłabym podsumować badania, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, między innymi na terenie Polski. Zwróciłbym uwagę Państwa na to, że Pani Anna powiedziała o tym, że często takie działania filantropijne, działania odpowiedzialne społecznie, ten CSR, który się od kilkunastu lat pojawia w komunikacji różnego rodzaju firm czy przedsiębiorców, on był często traktowany jako działanie promocyjne. Zresztą warto dodać, że to już na szczęście się zmienia, ale jeszcze kilkanaście lat temu działy CSR to były części działów PR-owskich w wielu firmach i często osoby od PR-u zajmowały się jednocześnie CSR-em. A to jest nie tak, ale to pokazywało, w jaki sposób dana organizacja wpisuje odpowiedzialność w strukturę i w myślenie w zarządzanie swojej firmy. Ja jeszcze nie dodałem, nie przedstawiłem siebie, bo ja jestem co prawda z wykształcenia historykiem, ale nie śmiem tutaj do pana doktora Drużena na myśl, aby o tym mówić przy panu doktorze. Niemniej od kilkunastu lat jestem dziennikarzem biznesowym i zajmuję się biznesem, gospodarką. Od ponad roku mam przyjemność tworzyć program telewizji Biznes 24. Nadajemy codziennie, 11 godzin codziennie, i prowadzę poranne programy, w których rozmawiam między innymi z przedsiębiorcami i z przedstawicielami spółek giełdowych. I w tych programach coraz częściej słyszymy o takich, znaczy widać, proszę Państwa, od kilkunastu miesięcy co najmniej takie sygnały coraz większego zaangażowania w coś, co jest określane jako ESG, czyli pani Anna się uśmiecha, bowiem rzeczywiście wszyscy o tym słyszymy ostatnio, osoby zaangażowane powiedzmy w biznes, bo ESG, czyli zarządzanie zgodne ze standardami wspierającymi ekologię, governance, zarządzanie i social, ten social impact, czyli ekologia, sprawy socjalne właśnie zarządzanie. I teraz jeden z takich ciekawych przykładów, o których bardzo, bardzo szybko chciałbym Państwu powiedzieć, ale który pokaże Państwu, znaczy wytłumaczy Państwu pewną zmianę, która zaszła w polityce i w gospodarce, także Polski, jest to, że zapewne zdajecie sobie Państwo sprawę, że zauważyliście Państwo, że coraz częściej mówi się, że jednak trzeba te kopalnie zamknąć. I wiele osób się zastanawiało, dlaczego jednak następuje ta zmiana w Polsce, że się politycy na przykład zgadzają. A zmiana jest bardzo prosta, mianowicie kilka lat temu podjęto decyzję, że żaden bank na świecie, tę decyzję podjęto na już szczytach organizacji międzynarodowych, że żaden bank na świecie nie będzie już finansował więcej górnictwa oraz energetyki węglowej. I to jak kaskadą ze szczytu, z największych banków inwestycyjnych międzynarodowych, spłynęło niżej, ponieważ one zakazywały tym niższym swoim bankom finansowania tych nieekologicznych biznesów. I spłynęło to wreszcie do Polski po jakimś czasie i wpisały to do swoich statutów wszystkie banki, łącznie z a jednym z pierwszych był PKO Bank Polski. I w ten sposób wymuszono niejako na przedsiębiorcach właśnie zakaz wspierania tego górnictwa węglowego. Ale zmieniając już temat i wracając do
I wracając do tejże odpowiedzialności. Pani powiedziała, że o tym, jak przedsiębiorcy postrzegają siebie, tylko pytanie, co, w jaki sposób oni mogą współdziałać na przykład na tych stykach, na których działał Cronenberg, przedsiębiorcy, społeczeństwo, ale też i rząd. Tak jak mówiliśmy, negocjował z carem, zdobywał koncesje dla giełdy, koncesje na monopol, który prowadził. No i teraz pytanie, jak sobie ustawić te relacje, żeby one wpływały dobrze na społeczeństwo, na kraj, na przyszłość, no a jednocześnie, aby nie stać się, no, aby nie przejść na, powiedzmy, złą stronę mocy. Pytanie, gdzie ona jest, ta zła strona mocy? Ja może odniosę się jeszcze do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Tu dzisiaj mówimy dużo o finansach, inwestycjach. Tak naprawdę firma ratingowa S&P pokazała megatrendy na 2021+. I ESG jest tam wskazane jako kryterium inwestycyjne nowej generacji. W ogóle te tematy społeczne, więc dzisiaj to już nie jest tylko odruch serca i chyba musimy przestać o tym myśleć i mówić w tych kategoriach. Debut Deliveroo na giełdzie pokazał, co się tak naprawdę dzieje. Tak. I ważne jest to, żeby być odpowiedzialnym społecznie, bo tam poszło tak naprawdę o to, w jaki sposób są traktowani pracownicy, więc pewnie wiele innych kwestii. Natomiast to... Tylko jedno zdanie powiem pani Ano, bo nasi tutaj mogą nie wiedzieć. Debiut na giełdzie miała przeprowadzić, to miał być największy debiut giełdowy od lat na londyńskiej giełdzie, który okazał się być totalną klapą, bo firmą debiutującą była firma dostarczająca jedzenie. Tak. I się okazało, że... I okazało się, że po prostu jest tyle narzekań na to, jak oni traktują tych pracowników biednych, którzy rozwożą te posiłki, że duże fundusze inwestycyjne, teraz są normalne czasy pod tym względem, ale kiedyś, w tamtych czasach, zapisywałyby się tłumnie i walczyłyby o te akcje. Teraz powiedział, nie możemy tego zrobić, ponieważ nie spełniacie naszych standardów odpowiedzialności społecznej. Tak, dokładnie. Więc tak, trzeba to zacząć traktować po prostu jako część, poważną część swojego biznesu i tak jak mówiłam na początku, po prostu zacząć traktować te obszary strategicznie. Co może zrobić rząd? Dużo się mówi, jest coraz więcej kontrowersji na temat ulg podatkowych dla darczyńców i to darczyńców korporacyjnych, darczyńców indywidualnych. Moje zdanie jest takie, że ulgi być powinny, one napędzają darczyńców, jednego bardziej, drugiego mniej, ale są ważne. W Stanach ostatnio pisaliśmy artykuł z jednym z partnerów w Stanach i on właśnie się wypowiadał, jak bardzo ulgi podatkowe wpłynęły na to, że w Stanach darczyńcy to jest mniej więcej 2% PKB. No to jest olbrzymia tak naprawdę wartość, której my jeszcze nie wiem, jaki jest procent darowizn względem PKB w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o rząd ma taką możliwość niesamowitą, sterowania troszeczkę, jeśli uznamy oczywiście, że ulgi podatkowe dla darczyńców są istotne, to rząd miałby taką niesamowitą możliwość, w moim mniemaniu, sterowania troszeczkę tymi ulgami kierunku wpływu tych darowizn. I bardzo ładnie, jako jedyny w sumie w Grupie Wyszehradzkiej, na rząd w trakcie tak naprawdę tych pierwszych miesięcy pandemii bardzo ładnie wykorzystał to narzędzie, bo tak naprawdę on w pewnym momencie nawet podwoił ulgi podatkowe za wpłaty. To się później z czasem zmieniało i te ulgi malały. Natomiast w pierwszych miesiącach od wybuchu pandemii te ulgi były niesamowite i widać, że rząd potrafi wykorzystać te narzędzia do tego, żeby wspierać cele społeczne, które z perspektywy rządu są strategiczne. Więc gdyby rząd rzeczywiście miał to bardzo ładnie pookreślone, to mógłby takimi narzędziami troszeczkę sterować tym, gdzie te pieniądze troszkę szerszym strumieniem płyną. Ja myślę, że to, czego brakuje i za co tutaj, co mógłby, nie wiem, może sfinansować lub sam zrealizować rząd, to stworzyć takie miejsce dla darczyńców, bo dzisiaj wydaje mi się, że darczyńcy, którzy chcą się angażować, nie wiedzą tak naprawdę poza tymi najbardziej znanymi organizacjami, jakie organizacje działają w poszczególnych obszarach, jak ocenić efektywność ich działania. Nie ma jednego miejsca, które to zbiera i wydaje mi się, że
rząd lub instytucje, które współpracują z rządem, z poszczególnymi rządami, mogłyby popracować nad takim rozwiązaniem. Wydaje mi się, że mogłoby to realnie zwiększyć efektywność naszych działań filantropijnych. No to zapisuję sobie, bo to jest świetne wyzwanie dla NGO po to, żeby stworzyć taki tego rodzaju zadanie. Żeby umieć to w ogóle oszacować. NGO-sy wielokrotnie oceniały rząd. Są takie strony, które pokazują, ile pieniędzy z naszych podatków płynie dokładnie na co. Nie tylko w administracji centralnej, ale też w administracjach lokalnych na podstawie budżetów tych lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Więc myślę, że nie jest to problem, aby też coś takiego stworzyć dla organizacji trzeciego sektora na przykład, czy dla organizacji pożytku publicznego. Tutaj też warto dodać, że ta ulga już obowiązuje, ta ulga covidowa. Jeszcze w tym roku, 2021, roku podatkowym, mogą Państwo odliczyć, jak będą się Państwo rozliczać w 2022 na początku roku, to od podatku PIT, to przy rozliczaniu podatku PIT warto zwrócić uwagę na ulgę covidową, czyli pieniądze przeznaczone na walkę z koronawirusem i na walkę z pandemią można odliczyć w kwocie dwukrotnej od podstawy opodatkowania. Informacja na ten temat znajdowała się na stronie Ministerstwa Finansów. Chodzi o przekazanie tej kwoty na konkretne cele, które są tam wskazane, a więc nawet dwukrotność. To jest wyjątek rzeczywiście, jeżeli chodzi o administrację skarbową, że zdecydowała się na taki krok. Przechodząc w sumie jeszcze do jednej kwestii, bo wie pani, to pan, panie Mariuszu, bo też zachęca pan tylko, aby i pan brał udział w tej rozmowie, jeżeli będzie pan miał ochotę. Wiecie państwo, ja mam takie wrażenie, że może to jest polskie, nie mam badań, czy to jest polskie, czy to jest międzynarodowe, ale że my się trochę wstydzimy pomagania. To znaczy, że jest takie przekonanie, żeby może to jest trochę biblijne, żeby jedna ręka nie wiedziała, co robi druga, ale kiedy pomagasz. Ale my się wstydzimy pomagania w tym sensie, że pomagamy i mówimy, i nie chcemy o tym mówić głośno, nie chcemy o tym rozmawiać. Przez to dużym zaskoczeniem jest, kiedy potem się okazuje, a było wiele takich sytuacji, że przy okazji śmierci jakiejś bogatej osoby na przykład dowiadujemy się, że wspierała jakieś organizacje, że na pogrzebie jej przychodzą osoby, które mówią, że ta osoba pomogła naszej organizacji, czy naszemu domowi, czy naszej rodzinie, czy naszej szkole. Wydaje mi się, że mało o tym mówimy, a to jest to, czym ludzie powinni się szczycić czy cieszyć. Mnie kiedyś, i tutaj ja się pochwalę, znaczy nie pochwalę się, znaczy ja powiem o tym, jak ja pomagam, myślę, że warto o tym mówić. Kiedyś mnie koleżanka namówiła, która zajmuje się HR-em. Zastanawiałem się ostatnio, kto mi o tym pierwszy powiedział, aby przeznaczyć jakąś stałą część pensji na pewne rzeczy. I muszę powiedzieć, że mnie osobiście daje to fantastyczną radochę. Z tego względu, że ustaliłem sobie pewien procent wynagrodzenia, tego, które dostaję stale, czy takiego, które się zdarzają co jakiś czas, który dzielę na części, jest co miesiąc oddaję jakąś tam część na kilka projektów, które, to są drobne kwoty, ale na kilka projektów, które wspieram regularnie, co powoduje jednocześnie, co zmusza mnie do tego, aby się z nimi kontaktować i pytać, co u nich słychać. Czasami oni sami się zgłaszają do mnie, informują, na co wydają te środki, a część co miesiąc sobie wybieram, kogoś, kto potrzebuje. To mi daje o tyle dużo, wiecie państwo, to chyba wpływa na zbliżanie się moje do poczucia swoistego szczęścia w moim życiu. Bo wydaje mi się, że wtedy to wszystko, co robię, nabiera jeszcze większego sensu niż ma to obecnie. Takie jest moje przemyślenie. A ta dziesięcina, którą płacę, to jest naprawdę radość. Nie wiem, w jaki sposób możemy nawiązać teraz, panie Mariuszu, do historii w tym momencie przy okazji, chociaż... Myślę, że możemy, to znaczy ja, jak słuchałem tego, co mówiła pani Anna, to wypisałem sobie takie trzy sformułowania, które moim zdaniem są bardzo ważne. To myślenie strategiczne o pomaganiu,
No więc ci XIX-wieczni przedsiębiorcy tak się właśnie zachowywali, to znaczy oni na przykład tworzyli instytucje, prawda? To nie chodziło, znowu wracamy do tej kwestii nowoczesności, prawda? Że nie, to nie było już tylko takie pomaganie, no, że jaśnie pani nalewała chochlą zupę dla biednych, tylko to było tworzenie infrastruktury takiej organizacyjnej, konkretnych organizacji. To sprzężenie z działalnością biznesową, prawda, to też pomagano czy opiekowano się pracownikami, prawda, po to, żeby oni efektywnie pracowali. Tworzenie partnerstw, no tworzono te partnerstwa, prawda, bo ci przedsiębiorcy tworzyli pewną taką sieć i to sieć przekraczającą te bariery etniczne na przykład, czy religijne, ludzi, którzy pracowali na rzecz dobra jakiejś lokalnej wspólnoty, jak miejsca, w którym prowadzili działalność, miasta. No i coś, co pewnie też jakoś pokazuje te analogie między współczesnością a przeszłością, to jest to odpowiadanie na wyzwania społeczne, o którym też pani Anna mówiła. Dzisiaj tym wyzwaniem jest ekologia, prawda? Ten rozwój zrównoważony, kwestie związane z klimatem. No w XIX wieku mieliśmy ogromne problemy społeczne, na przykład związane z tym, że bardzo szybko rosła liczba mieszkańców miast, że napływali tam ludzie ze wsi, że trzeba było tworzyć całą infrastrukturę dla tych ludzi, tworzyć im jakieś przyzwoite warunki życia. Cały czas aktualna jest też ta kwestia relacji między tym, co robi biznes, a tym, co robi państwo. Ten XIX wiek jest, to raczej do pani Anny pytanie, na ile dziś tak w dalszym ciągu jest, ale jednak ten XIX wiek, no to jest taki czas, kiedy ziemie polskie są z daleka od tego centrum rozwoju światowego kapitalizmu. My jesteśmy po prostu peryferyjni. W związku z tym państwo, i to szczególnie na terenie zaboru rosyjskiego, nie tworzy ustawodawstwa, czy długo nie tworzy ustawodawstwa pracy, nie pilnuje warunków pracy, nie pozwala pracownikom się zrzeszać. W związku z tym ci przedsiębiorcy muszą we własnym zakresie rozwiązywać konflikty społeczne, jakoś się układać ze swoimi pracownikami, prowadzić do tego, żeby ta ich działalność była no jakoś społecznie akceptowalna. No i myślę, że dzisiaj też jest pytanie, tak, co robi państwo i na ile, nie wiem, przepisy państwowe, regulacje państwowe nadążają za potrzebami społecznymi, a na ile właśnie te potrzeby no, są jakoś tam wypełniane przez działalność właśnie CSR-owską na przykład biznesu, czy przez działalność organizacji pozarządowych. To mówił dr Mariusz Jastrząb, a pytanie skierowane było do pani Anny Korzeniewskiej. Tak. Jeden z dużych przedsiębiorców, filantropów jednocześnie, kiedyś mi powiedział, że zapytany o to, jakie są największe przeszkody, co by musiało się stać, żeby to zaangażowanie jego zdaniem było większe, powiedział, bo rozmawialiśmy też o takich barierach prawno-podatkowych dla przedsiębiorców w pomaganiu. I on powiedział jedną taką bardzo fajną rzecz, która mi naprawdę utkwiła w głowie. Powiedział, polscy przedsiębiorcy są zaradni i o tym trzeba pamiętać. Oni sobie radzą, umieją doskonale robić bypassy. Pytanie tylko, czy powinni musieć to robić. W sensie takim, że nie każdy ma taką motywację, żeby tworzyć sobie takie ścieżki wokół danego tematu. I wydaje mi się, że to powinniśmy zacząć to upraszczać. Ja jestem optymistką, uważam, że idziemy w dobrym kierunku i naszą rolą w społeczeństwie, które rozwija się filantropijnie i szerzej niż tylko filantropią, to zaangażowanie społeczne jest dużo szersze, jest to, żeby tworzyć warunki do łatwego, takiego efektywnego i mądrego pomagania z takim realnym wpływem. I to jest coś, do czego my chcemy dążyć, mówiąc o tym, na jakim jesteśmy etapie. Wydaje mi się, że
jesteśmy społeczeństwem rozwijającym się w tematyce zaangażowania społecznego, ale mamy dobre przykłady, mamy od kogo się uczyć i wydaje mi się, że warto korzystać z tej wiedzy, którą możemy do Polski i do innych krajów regionu przeprowadzić. Także ja jestem naprawdę pełna optymizmu. Myślę, że jeśli postaramy się wszyscy działać mądrze i strategicznie, jesteśmy w stanie do czegoś sensownego doprowadzić i realnie zacząć rozwiązywać problemy, a nie tylko mierzyć się z objawami tego, rezultatami tego, co widzimy, tylko rzeczywiście dojść do źródeł problemów. Chciałbym też dodać do tego, że pan Mariusz powiedział o XIX wieku, w którym przedsiębiorcy brali się za wielkie problemy społeczne, między innymi problem przeludnienia miast. Myślałem o tym w ostatnią niedzielę, kiedy byłem w Łodzi, w której trwa specyficzny w obecnej sytuacji festiwal designu. Polecam wszystkim Państwu, którzy może nie byliście, albo macie możliwość najbliższy weekend na przykład odwiedzić Łódź i zobaczyć, on jest w trzech ważnych punktach miasta, na przestrzeni publicznej. Można obejrzeć sobie ciekawe dzieła polskich projektantów. No Łódź jest wyjątkowym tutaj przykładem miasta, które rozwinęło się w XIX wieku i próbowano specyficznymi metodami, ale tworzyć, odpowiadać na te problemy przeludnienia, ale w Warszawie na przykład jest kolonia Wawelberga. To też takie piękne osiedle na Warszawskiej Woli zbudowane dla robotników. Mamy takie przykłady w zasadzie z każdego większego ośrodka miejskiego. No i to jest rola przedsiębiorców, którą oni sami sobie na barki nałożyli. No, ciekawe, panie doktorze, że ona w drugiej RP mija chyba. Tak, no bo się majątki skończyły tak wielkie, prawda? Skończył się tak wielki biznes, który mógłby dalej realizować takie cele. No ale są przykłady, kiedy z kolei przedsiębiorstwa państwowe, bo w tej drugiej RP dużo jest państwa w gospodarce już, też takie rzeczy robią. Ale myślę, że to jest ważne, co pan powiedział, dlatego że jak się przyglądamy temu właśnie pomaganiu XIX czy wczesno XX-wiecznemu, to tam jest w ogóle dużo takiego paternalizmu, znaczy dużo traktowania przez tych przedsiębiorców, traktowania siebie jako takich patronów, takiego ojcowskiego podejścia do pracowników, traktowania siebie jako opiekunów. No i to oczywiście też jest tak, że to oznacza kontrolę nad pracownikami, prawda? Bo te mieszkania budowane przez przedsiębiorców mają też taki aspekt, że jak ktoś strajkuje, no to nie tylko traci pracę, ale jeszcze wylatuje z tego mieszkania. Natomiast żebyśmy właśnie nie kończyli tej rozmowy też z takim przekonaniem, że ja usiłuję powiedzieć, że w historii to już wszystko było i że to, co robią ci dzisiejsi specjaliści od CSR-u, to nie jest nic nowego, no to mnie się wydaje, też nie wiem, czy pani Anna się ze mną zgodzi, czy nie, ale że ten model pomagania taki paternalistyczny, nie upodmiatawiający tych, którzy mają być adresatami tej pomocy, to chyba jest coś, co no w XIX wieku być może było jeszcze akceptowalne społecznie, ale dzisiaj już chyba nie jest. To ja jeszcze dodam do tego, co pan powiedział, kierując do pani Anny pytanie, o taką obawę, która się we mnie rodzi za każdym razem, kiedy słyszę albo słyszałem w okresie przypandemicznym, obawę o wykorzystywanie pracowników wręcz, bo te wszystkie owocowe czwartki, te wszystkie siłownie w miejscu pracy, te wszystkie pokoje relaksu, PlayStation w pokoju uciech, która może iść, to wszystko razem to są rzeczy, które wpływają na to, że pracownik jest dłużej w pracy i pracuje wydajniej. Pytanie o tą taką uważność może, co powinno kierować liderami, albo czy liderzy może mają możliwość na przyglądanie się sobie, czy jakiejś
nie wiem, superwizji swoich celów po to, aby sprawdzić, na czym mi tak naprawdę zależy. Oczywiście dzicy liberałowie powiedzieliby, że zawsze zysk jest dobry, ponieważ tylko taki wielopokoleniowy, liczony na wiele pokoleń, bo on będzie wpływał także na moją chęć osiągnięcia dobrostanu przez moich pracowników. No ale niestety człowiek jest osobą grzeszną i często sprowadza chęć zysku do daleko krócej wzrocznych celów. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie organizować, czy w jaki sposób możemy jakieś ograniczenia nakładać na te swoje cele, po to, aby społeczeństwo osiągało zyski, ale jednocześnie abyśmy my przestali tylko o zyskach myśleć, my jako przedsiębiorcy. Ja myślę, że to jest pytanie bardziej do przedsiębiorców. Uczciwie odpowiem. Ja myślę, że te obszary, których oczekuje społeczeństwo, i tutaj nawiążę do tego, co mówił pan doktor, one są spójne z tym, co było w XIX wieku. Ja tylko, przepraszam, Marcin, tak trochę odejdę do tego. W badaniach nam wyszło, że innowacyjność, infrastruktura, godna praca, odpowiedzialna konsumpcja, to jest wszystko to są te najważniejsze aspekty, których oczekuje społeczeństwo konkretnie od biznesu. Innych rzeczy oczekuje od państwa, innych rzeczy oczekuje od sektora społecznego, natomiast od biznesu oczekuje właśnie tych zadbania o obszary, które wiążą się z biznesem. Jeśli chodzi o chęć zysku, to jest szeroka dyskusja na ten temat. Ja myślę, że musimy troszkę zrezygnować pewnie z, o tym się też dużo mówi w inwestycjach impaktowych, że no niekoniecznie trzeba rezygnować z zysku, żeby jednocześnie osiągać wpływ społeczny, ale prawda jest taka, że często dzieje się to chociaż odrobinę kosztem zysku mierzonego w pieniądzu. Bardzo ciekawy jest też aspekt mierzenia wpływu społecznego. My mówimy o wpływie, rzadko mówimy o tym, że ten wpływ może być pozytywny lub negatywny. I kto powinien go tak naprawdę mierzyć? Czy powinny go mierzyć firmy, które zlecają realizację czegoś i same też zlecają realizację tego wpływu? Czy może ten wpływ powinien być mierzony w jakiś sposób oddolnie przez organizacje niezależne? Tutaj jest naprawdę szeroka dyskusja na ten temat, ale szczerze mówiąc, myślę, że my jesteśmy na takim etapie, gdzie powinniśmy po prostu zacząć to mierzyć, a nie zastanawiać się, kto powinien to mierzyć. My po prostu musimy zacząć to robić i zacząć to robić jak najlepiej, jak najmądrzej. Natomiast ja na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć taką rzecz, którą usłyszałam w trakcie konferencji, nazywa się Skoll World Forum. Parag Mehta, on jest szefem Mastercard Center for Inclusive Growth, tak to się nazywa, powiedział, że odnośnie tych partnerstw, powiedział bardzo fajną rzecz, powiedział, że jeśli chcemy iść szybko, mamy iść z biznesem, jeśli chcemy iść szeroko, mamy iść z rządem, jeśli chcemy wchodzić głęboko w tematy, mamy się zwrócić do świata akademickiego i NGO-sów, ale jeśli chcemy zajść daleko, mamy iść razem. I to jest w takim moim wolnym tłumaczeniu coś bardzo cennego i myślę, że chciałabym z tym Państwa zostawić. I to jest, myślę, bardzo fajne podsumowanie tej naszej rozmowy. Chciałbym przekazać głos naszym internautom drogim, którzy komentowali. Mamy 31 komentarzy. To są głównie, to proszę Państwa, bardzo spodobała się nasza rozmowa, widzę, bo to są bardzo miłe słowa, które Państwo kierują do nas. Dzięki Państwa wypowiedziom. Mamy pytanie. Panie doktorze, po upadku powstania podobno wspierał powstańców, Kronenberg, wykupując ich z więzień i oferując pracę w swoich przedsiębiorstwach. Czy tak? Tak, to mówił pan o kolei warszawsko-wiedeńskiej, gdzie zatrudniał weteranów, ale z bankiem handlowym było podobnie trochę. To znaczy, to też było takie przedsiębiorstwo, gdzie Kronenberg zatrudniał Polaków i to zatrudniał takich, którzy niekoniecznie byli dobrze widziani politycznie przez władze rosyjskie, więc jak najbardziej, tak. Tak, dodajmy, że w tej gazecie codziennej, która zmieniła nazwę na Gazetę Polską, aczkolwiek tutaj chciałbym dodać, że nie ma kontynuacji redakcyjnej między ówczesną a dzisiejszą, choć dzisiejsza
lubi się odwoływać do tej nazwy i podaje datę powstania właśnie tamtą, XIX-wieczną. W tejże gazecie na przykład Henryk Sienkiewicz pisał, to tak swoją drogą. To podobno była taka forma, też takie miejsce, w którym osoby cierpiące na niedobór środków finansowych mogły podreperować swoją kieszeń. Artyści, artyści piszący, artyści, ale nie tylko. Nie mamy więcej pytań. Tutaj padło tylko jedno to pytanie. W takim razie, a wiele osób, przewinęło się przez tę dyskusję kilkaset osób oglądających, kilkadziesiąt stale jest z nami obecnych. Jeżeli chcą Państwo jeszcze jakieś pytanie zadać, bardzo proszę to zrobić. To jest ostatni moment dający taką możliwość. Smutkiem napełnia mnie, muszę Państwu powiedzieć, to, że Cronenberg nie ma swojej formy upamiętnienia. Przyznam szczerze, że razem z Fundacją Leopolda Cronenberga chcieliśmy coś zdziałać w ubiegłym roku, ale planowaliśmy to w styczniu, no a potem stało się to, co się stało, więc ciężko było myśleć o jakichś akcjach w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że do tego wrócimy. Pytanie tylko, jak Państwo sądzą, w jaki sposób można by... Zastanawiam się, jaka forma upamiętnienia jest wartościowa. Bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby to było coś, co będzie widoczne nie tylko dla osób zaangażowanych w temat, tylko dla osób postronnych jak najbardziej, którzy zobaczą i zadadzą sobie pytanie, kim był Leopold Cronenberg. A z drugiej zwykły pomnik, na który wydać by trzeba spore środki, no wydaje się być przy dzisiejszych potrzebach społecznych nawet takim może marnowaniem tych środków finansowych. No, to jest takie puste, wolne pytanie, które rzucam też do Państwa. Panie, czy może Państwo spotkali się z książką Michała Wójcika, Baronówna na tropie Wandy Cronenberg? To jeden z naszych widzów poruszył ten temat. Muszę powiedzieć, że nie. Nie, to Michał Wójcik stworzył, uwaga, Baronówna, pełny tytuł przeczytał. Na tropie Wandy Cronenberg, najgroźniejszej polskiej agentki. Śledztwo dziennikarskie. Ach, tak. Jest to książka Michała Wójcika, która opowiada o chyba jednej z ostatnich potomkiń z Leopolda Cronenberga. Tak swoją drogą, która zginęła w Powstaniu Warszawskim na barykadzie, oskarżona o może jakiś stypendium, pisze pani Bogumiła. No, jest to jakiś pomysł. Znaczy, jeżeli mogę na temat tych upamiętnień, no to rzeczywiście nie ma pomnika, prawda? Ten pomysł ze stypendium pewnie jest dobrym pomysłem. No ale no, w końcu istnieje Szkoła Główna Handlowa, prawda? Istnieje Filharmonia. Nie mówiliśmy o kasie imienia Mianowskiego, ale też taka instytucja istniejąca do dzisiaj, no też no, w XIX wieku, wtedy, kiedy nie mogła się rozwijać normalnie polska nauka, no to jedna z najważniejszych tak naprawdę instytucji naukowych, tak, dających stypendia na jakąś działalność właśnie naukową, badawczą. Stoi pomnik Mickiewicza, którego powstanie no, bank handlowy też wspierał, prawda? Więc tak jakbyśmy popatrzyli na Warszawę, to by się okazało, że tych takich dzieł, które no, jakoś tam są związane z Cronenbergiem czy z bankiem, który założył, jest całkiem sporo, więc trochę tych pamiątek jednak zostało, chociaż tam nie zawsze jest mowa o tym wkładzie właśnie Cronenberga. To jest Leopold Cronenberg, to przypomnę, zmarł w Nicei podczas można powiedzieć zażywania urlopu zdrowotnego. I pochowany został jednak u nas w Warszawie. Super, że mówicie Państwo o wspieraniu, wspomaganiu. Dziedzictwo Cronenberga. Pan Cronenberg cieszy się w zaświatach. Mam nadzieję, że tak właśnie jest.
Ja jeśli mogę jeszcze dodam do tego, co powiedział pan doktor, że w Stanach bardzo popularną praktyką jest nazywanie ufundowanych skrzydeł szpitali, uniwersytetów. Przecież każdy z nich ma nazwę swojego darczyńcy. To jest tak naprawdę taka główna forma docenienia tego, że ktoś postanowił się podzielić swoim majątkiem i zrobił coś dla innych. Więc może coś takiego, co można rozważyć również tutaj. Myślę, że to, że fundacja ma w swojej nazwie nazwisko Cronenberga, jest czymś, co pomogło wielu osobom usłyszeć to nazwisko po raz pierwszy. Na pewno cały sektor pozarządowy, który zna tą fundację bardzo dobrze, to jest fundacja, która wspiera bardzo wiele organizacji, bardzo wiele inicjatyw, na pewno pomaga w tym, że nazwisko jest dużo bardziej rozpoznawalne dzisiaj, niż gdyby tego nazwiska w nazwie fundacji nie było. Także myślę, że to jest jeden ze sposobów. Oczywiście, ja myślę, że będzie taka koalicja stworzona w instytucji, które będą do tego dążyć i spróbujemy coś zadziałać w tym obszarze. No bo nawet patrząc na te instytucje, które są dziedzicami spuścizny Cronenberga, to są to poważne instytucje i myślę, że razem coś być może osiągną. Wracając jeszcze do postaci majątku, liczne były próby oszacowania majątku Leopolda Cronenberga. One są skazane na niepowodzenie, takiego stuprocentowego, na niepowodzenie stuprocentowego powodzenia próby takiego wyliczenia, bo można różne sposoby przyjmować szacunki. Kilka było prób szacowania wartości pieniądza zmieniającego się w przestrzeni lat. W ostatnich latach też nastąpiła bardzo duży wzrost wartości ceny złota i srebra, które mogłoby być takim jakimś sposobem, prawda, przeliczenia pieniądza dawnego i dzisiejszego, jego wartości. Więc jeżeli spotkają się państwo z takimi próbami przeliczenia, ile to miliardów dolarów posiadał Cronenberg w momencie śmierci, to proszę na to patrzeć, jeżeli to będzie pusta liczba, a nie porównująca na przykład z wartością, nie wiem, budżetu Stanów Zjednoczonych czy jakiegoś innego państwa, na to patrzeć jednak z przymrużeniem oka. Niemniej, według jednej z tych prób szalonych, muszę przyznać, napisano, iż uwaga, majątek Cronenberga był większy niż 60 z listy 100 największych, najbogatszych Polaków dzisiaj razem wziętych. Odważna próba i odważna teza postawiona, niemniej ten majątek był na pewno gigantyczny. Panie doktorze, co się stało, że tego majątku już nie ma? No, historia o tym zdecydowała, chociaż w ogóle, bo jak rozmawiamy właśnie o spuściźnie Cronenberga, no to ta historia banku handlowego też jest w tym kontekście bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że akcje przejęło państwo po II wojnie światowej, natomiast bank handlowy pozostał obok Towarzystwa Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnego Warta, jedną z dwóch chyba spółek akcji, jeszcze był bank Polska Kasa Opieki S.A. No to były trzy chyba takie przedsiębiorstwa funkcjonujące przez cały okres PRL-u, które funkcjonowały jako spółki akcyjne na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego, prawda? Więc no, trochę było tak, że władza się instrumentalnie tym dziedzictwem Cronenberga posłużyła, dlatego że bank handlowy wtedy pełnił taką funkcję banku zajmującego się rozliczeniami z zagranicą. W związku z tym starano się utrzymać pozory, że jest to instytucja prywatna, po to, żeby nikt nie próbował pociągać państwa do odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania banku. No i podobnie było z Wartą i z bankiem Pekao S.A. Ale no, bank przetrwał dzięki temu, prawda? To prawda, to tam jeszcze jakieś badałem tych historii. Nie widziałem, co prawda, że jeszcze Warta i Pekao S.A. Przez cały ten czas były spółkami
były spółkami akcyjnymi. To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście rządy polskie po 1945 roku postanowiły wykorzystać świetny brand, świetną markę banku handlowego na Zachodzie do tego, aby i porządek w księgach swoisty, do tego, aby pieniądze, aby zachować instytucję, która potem odpowiadała za przepływy pieniężne instytucjonalne, bo PKO S.A. z kolei za prywatne środki Polonii za granicą. I ciekawostka taka dla państwa, że właśnie Bank Handlowy jest najstarszą instytucją wciąż notowaną, w zasadzie notowaną od 1870 roku na warszawskiej giełdzie, od tego IPO, tej oferty publicznej przeprowadzonej w Imperium Rosyjskim jeszcze, wciąż jest Bank Handlowy notowany, większościowym akcjonariuszem jest Citi. Natomiast przetrwał także Bank Handlowy próbę przejęcia przez Niemców w czasie II wojny światowej. Jest taka legenda wśród bankowców w Banku Handlowym opowiadana, że kiedy w 1939 przyszły, żeby Niemcy pojawili się w banku i wyznaczono prezesa Niemca z nie pamiętam z tej instytucji, albo z Handelsbanku, albo z Deutsche Bank, to trochę się nasi bankowcy przerazili oczywiście. I po wprowadzeniu nowego szefa zarządu on ponoć zmrużył oko do grupy menedżerów Banku Handlowego polskich, bo tutaj niestety trzeba powiedzieć, że oczywiście usunięto wszystkich Żydów polskich Żydów z banku. Natomiast do Polaków zmrużył oko i powiedział, udało nam się prowadzić biznes wcześniej, więc nie będziemy wprowadzać dużych zmian teraz. No jakoś w ten sposób łaskawi byli, więc o tyle udało się banki instytucjonalnie przynajmniej zachować. Natomiast potem przejęli bank komuniści. Już jedno zdanie, tylko ostatnie. O tyle było to ciekawe, że nie musieli nacjonalizować Banku Handlowego, ponieważ przejęli inne instytucje finansowe, przejęła władza, które posiadały akcje Banku Handlowego i na zasadach czysto rynkowych stali się akcjonariuszami, a potem umowami indemnizacyjnymi, czyli pozostałe akcje. No i wreszcie ostatnie, jak myślę, pytanie ze strony naszego, drugie, ale ostatnie, naszych widzów, już zapraszam cały czas, jak Państwo pisali. Wydaje się, że coraz bardziej zaciera się granica pomiędzy biznesem a sektorem biznesu. Przedsiębiorstwa społeczne są tego przykładem. Biznesem i sektorem biznesu. Przedsiębiorstwa społeczne są tego przykładem. Gdzie obecnie kończy się CSR, a zaczyna się filantropia? Bardzo ciekawe pytanie. Jaka jest granica pomiędzy biznesem i sektorem non-profit? Pani Anno, jak rozumiem, pytanie do pani. Gdzie się kończy granica pomiędzy jednym i drugim? No to są zupełnie dwa różne sektory. Dzisiaj one się spotykają właśnie poprzez przedsiębiorstwa społeczne, tak jak osoba zadająca to pytanie słusznie zauważyła. Ale wydaje mi się, że ja właśnie w Stanach miałam Naomi Levin, która już nie żyje, zadała nam na początku tych studiów takie bardzo ważne pytanie. Każdy odpowiedział na nie trochę inaczej. Czyli jaki jest, po co działa biznes? Nie wiem, mogą panowie spróbować odpowiedzieć? Jaki jest cel biznesu? Pytanie do pana doktora. Myślę, że oczywiście po to, żeby generować zysk, prawda? Więc stąd ta granica, o którą pytał widz albo widzka nasza, prawda? No jak jest zysk, to jest biznes, tak? Ale z drugiej strony, szukając zysku i nie wyrzekając się zysku, można też rozwiązywać problemy społeczne, tak? Oczywiście. Więc biznes istnieje, każda organizacja ma zaspokajać jakąś potrzebę społeczną. No jak przestanie ją zaspokajać, to zniknie, prawda? W związku z tym przedsiębiorstwo też ma taką funkcję, coś daje społeczeństwu.
Tak, i chyba odpowiadając na to pytanie, można by powiedzieć, że w taki sposób biznes, który obojętnie co dzisiaj komunikujemy, jest jednak nastawiony przede wszystkim, znaczy on musi generować zysk, żeby chociażby zapłacić wynagrodzenia pracowników czy zaspokoić potrzeby akcjonariuszy, interesariuszy właśnie w sposób taki pośredni. I on się w taki sposób zbliża do tego sektora społecznego. Tak samo sektor społeczny zakłada biznesy, czyli sektor społeczny, który ma cele przede wszystkim społeczne, wie, że musi mieć środki finansowe na te cele społeczne, więc zakłada przedsiębiorstwa społeczne, żeby być samowystarczalnym i w ten sposób zbliża się do biznesu. Ale moim zdaniem nie ma się co oszukiwać. Te dwa sektory mają różne cele i super jest to, że one idą w swoją stronę i umieją się powoli spotykać. I jak nauczą się spotykać w taki efektywny sposób, z korzyścią dla obu stron, wtedy powstaną długofalowe programy i wtedy będziemy mieli szansę rzeczywiście rozwiązywać źródła problemów. Jeden z pytań? Ja tak, ja myślę, że to jest świetna odpowiedź. Ja dodam jeszcze tylko, nie chciałem to, dodam jeszcze tylko taką wypowiedź, którą mi, takie zdanie, które mi przypomniał, taką myśl, którą mi przypomniał pan doktor, a którą usłyszałem ze strony takiego bardzo szalonego biznesmena, który jest prezesem spółki giełdowej, który wiele stworzył biznesów w Polsce, choć wychował się w Stanach Zjednoczonych, a który obecnie buduje takie, to jest szalony człowiek, proszę Państwa, on buduje miasto między Katowicami a Częstochową, oszczędne energetycznie, przygotowane na suszę, ze zbiornikiem wody pod ziemią, który bardzo pięknie zaprojektowany przez naprawdę znakomitych architektów. I on powiedział mi kiedyś, że wiesz, zysk jest zawsze dobry, bo liberalna definicja przedsiębiorstwa mówi, że firmy są po to, aby przynosić zysk, aby przynosić dochód swoim właścicielom. I jeżeli spojrzymy na tę definicję długofalową właśnie, nie krótkofalową, jak się przyjęło w ostatnich latach, na kadencję zarządu 4 lata, 10 lat, tylko długofalowo, tak jak na to patrzyli filantropi i wizjonerzy w XIX wieku, to będziemy myśleć o tym, aby ci ludzie mieli pieniądze, za które owszem mogą kupić nasz samochód, jak mówił Henry Ford, a żeby mogli żyć w mieszkaniach, nawet tych, które zostaną im przekazane na czas pracy czy później, ale żeby myśleli też o tym, aby mieli takie warunki, które sprawią, że nie będą musieli protestować, jak ci w Łodzi w 1905, czy żeby ich dzieci również później wśród dróg, które będą miały do pracy, do swojego rozwoju, w szkole, która być może powstanie dzięki wsparciu, decydowali się z własnej woli na również pracę czy wsparcie firmy, którą my zakładamy, a którą potem będą rozwijać nasi podkobiercy. I w ten sposób zysk rozumiany dla tego człowieka, z którym rozmawiałem, był zawsze zyskiem dobrym. Tak, i to jest chyba taka świetna definicja tego, czym jest zrównoważony biznes, bo wydaje mi się, że zysk jest takim warunkiem, żeby firma mogła przetrwać. Natomiast czy go cały czas maksymalizujemy, czy znajdujemy pewną równowagę pomiędzy tym, jak firma oddziałuje na swoje otoczenie, jest tym, nad czym chyba się musimy dzisiaj pochylić bardziej. Kończy nam się czas, a więc będziemy i my już kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, którzy uczestniczyli w naszej dyskusji. Dziękuję Pani Annie Korzeniewskiej. Przypomnę, Pani Anna jest założycielką międzynarodowego think tanku Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe, którego misją jest stworzenie warunków do bardziej świadomego, celowego i skutecznego zaangażowania społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Serdecznie Państwu polecam poszukać informacji na temat tej organizacji Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe. Pan doktor Mariusz Jastrząb jest historykiem dzieł społecznych i gospodarczych, kulturoznawcą, wykładowcą akademickim, przewodnikiem Muzeum POLIN, mieszkańcem Muranowa. Ja pozwoli pan. Przez ostatnie 20 lat pisywał poważne książki i artykuły, wygłaszał referacje na konferencjach naukowych, ale przygotowywał też gry edukacyjne i tworzył scenariusze zajęć dla dzieci. Słowem, zmagał się z historią na przeróżne sposoby. Aż mam ochotę te scenariusze zobaczyć. Jak rozumiem, w terenie, w przestrzeni to się wszystko. Ja różne rzeczy robiłem. Zdarzyło mi się zrobić taką grę na telefony komórkowe. O!
Ciekawe bardzo. To porozmawiałem jeszcze o tym kiedyś. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski i jestem dziennikarzem, historykiem z wykształcenia, dziennikarzem z zawodu i z pragmatyzmu, prezenterem telewizji Biznes 24. Serdecznie do jej oglądania Państwa zachęcam. A mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z cyklu Pragmatycy i Wizjonerzy, tym razem poświęconemu postaci Leopolda Kronenberga. Cykl spotkań poświęconych wybitnym postaciom jest organizowany dzięki wsparciu Fundacji Bankowej imienia Leopolda Kronenberga, Banku City Handlowy. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim naszym widzom, którzy dzielnie z nami przetrwali te ponad półtorej godziny. No i serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkania. Mam nadzieję też, że oby jak najszybciej była możliwość spotkania się w szerszym gronie w muzeum. Bardzo dziękuję. Okay. Dziękuję również.